Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Mamy zupełnie nowy pakiet 4 samochodów, który pojawił się w Forza Horizon 5. Nie wiem, czy kojarzycie tą furę. Co to jest za auto, waszym zdaniem? To jest Dodge Hellcat, ale z szybkich i wściekłych Fast X, czyli Fast 10. Dominik Toretto kończy już z serią szybkich i wściekłych i to są takie jakby ostatnie części tej, że tak powiem, sagi. Ej, zobaczcie, ten Dodge w ogóle driftuje bez żadnego problemu, a nic w nim jeszcze nie grzebałem. On jest standardowy, to znaczy standardowy z tego pakietu. Nic w nim tam nie zmieniałem. Za chwilę sobie coś w nim porobimy. I niestety smutna wiadomość, bo do tej pory pakiety kosztowały tak po 20 coś złotych, nie? Czy kilkanaście, jakoś tak. I ten pakiet niestety jest droższy, kosztuje 43 złote. Pakiet 4 samochodów, także za jednego autka zapłacimy nieco powyżej dychy. Co jest moim zdaniem dużo jak na Forze, ale wcale nie tak dużo jak na gry wyścigowe, bo pragnę wam przypomnieć ceny samochodów, pakietów w ogóle w Need for Speedzie, Unboundzie, tam za jeden body kit do samochodu, który istnieje w grze, który jest w grze, który każdy może sobie kupić, musimy zapłacić te 4 dychy za jeden body kit i jakieś tam kosmetyczne sprawy, także Forza naprawdę tutaj nie wypada źle pod tym względem. I tak wygląda sobie środek, za chwilę przejdziemy do Forza Vista, bo jest co oglądać. Tam widzicie, wystaje nam z maski element silnika i wygląda to genialnie. Naprawdę samochód jest unikalny pod względem wyglądu. Pięknie wygląda ten przód, wow. Naprawdę sztos, ale posłuchajcie jak brzmi. Naprawdę czuć tutaj moc, nawet przy dużych prędkościach zarzuca tą dupę i samochód driftuje przy dużych prędkościach, także jest co robić przy tym samochodzie, na pewno można go jeszcze trochę z tą mocą podnieść, a zaraz zobaczymy jakie ma opcje tuningowe. Tak czy inaczej nie jest to najciekawszy samochód w całym tym pakiecie. Popatrz na gościa, co my tutaj mamy? Wystający ten silnik. Tutaj mamy niestandardowe fotele, ale skrzynia automatyczna, przynajmniej drążek do zmiany w automacie mamy tutaj, więc Dominik Toretto się, no smutno mu jest, bo sobie włączył tylko D i pojechał do przodu, a on bardzo lubi zmieniać 40 tysięcy razy biegi w swoim samochodzie, więc no przykro, przykro, nie? I z tyłu mamy co prawda taką zwyczajną kanapę, to jest dziwne. Nie wiem, jak już tak dali te sportowe fotele, to mogliby tą kanapę z tyłu wywalić chyba. No nie wiem, no są drzwi, są ten, więc tutaj właściwie tak najbardziej to się zmienił ten przód, który wygląda genialnie. Bardzo ładny samochód. No i zobaczmy sobie jego opcje tuningowe, co on tutaj ma i czy warto kupić ten pakiet dla tego samochodu. Możemy sobie dodać standardzik i możemy sobie usunąć spoiler ten dodany taki taką kaczkę. I on jest nieregulowany, możemy sobie dać ten forzowy. Okropny jest. Dobra. I teraz tak. Tutaj mamy możliwość ulepszenia czegoś. Zmieni się dźwięk. Okej, tutaj trochę przesadzili chyba z tym dźwiękiem. W standardzie mamy równe 1000 koni mechanicznych. Także jest czym jeździć, no od razu wyczułem tą moc, ale jakbyśmy chcieli, możemy jeszcze odrobinkę podnieść. 7 litrów pojemności, to naprawdę wystarczająco, żeby sobie sprawnie jeździć po drogach, albo niesprawnie, bo ciężko jechać nim w prostej linii tak naprawdę. 1500 kunia, człowieku, ej, to jest standardowy silnik do tego samochodu, jeszcze możemy tutaj zawieszenie jakieś... To jest raczej auto, żeby się nim pobawić. To nie jest samochód, który będzie mógł chyba z czymkolwiek rywalizować tutaj w Fordzie Horizon 5, ale przetestujmy go. Slick Tire. Może być. Zobaczmy, czy da się nim... O kurde, jaki szeroki kapieć. 355 mm. No dobra, może go trochę to ustabilizuje.
Możemy dać też dystansę, ale ładnie siadł, co? Wszystko tutaj pasuje, nic w nim nie zmieniłem. Zresztą niewiele można zrobić, nie? Dobra, i mamy 1500 koni mechanicznych, nieco ponad, i 1600 kg wagi, nieco ponad. V-Max, przetestujmy, 8 biegów mamy w standardzie. Dźwięk chyba nie jest unikalny tego samochodu, nie? Zwłaszcza jak wymieniliśmy ten wydech. Dyferencjał jest otwarty. Nie całkowicie, ale jest... no... prawie całkowicie otwarty. I kurde, samochód i tak driftuje. Nie zabrałbym go na żaden wyścig raczej. Moglibyśmy się tutaj pokusić o wrzucenie czterobiegowej skrzyni albo o znacznym wydłużeniu biegów i spróbować go zrobić na wyścigi drag, ale raczej przegrałby natychmiast z dragowym Camaro, prawda? 400 km na godzinę to dla tego Chargera nie jest żadnym wyzwaniem. Jest to praktycznie pierdnięcie w wydech. Trzęsie, śmiesznie, nie? Jezu, jaki szalony dźwięk! Ja bym go zostawił ze standardową mocą 1000 koni mechanicznych, to jest i tak dużo. Dał mu jakieś wyścigowe opony, te szerokie, i popróbował coś z zawieszeniem porobić i może wtedy w jakiejś klasie A będzie w stanie cokolwiek osiągnąć, bo nigdzie nie wykorzystamy w Fordzie na wyścigach tej mocy. Ja tak naprawdę widziałbym ten samochód do driftu. Bo on driftuje już w standardzie bez niczego. Sami widzieliście, jak tylko go odpakowałem, od razu zaczął śmigać. Teraz ma tej mocy aż za dużo. Widzieliście, ja leciałem teraz na szóstce. 355 mm opona szeroka slick. I na asfalcie on, zobaczcie co robi z tymi oponami. Tak? Tylko Dominik Toretto jest w stanie opanować ten samochód. Ja taki chudy lucek nie dam rady. Nie dam rady. Niestety musiałem mu zainstalować napęd AWD. Tak to wygląda. Nie dało się go zrzucić do klasy A. A chcę go zrobić na wyścigi, no i ostatecznie pewnie skończy się na driftowaniu. Jak każdym bezużytecznym samochodem na wyścigach. W sumie to fajnie brzmi na postoju nawet. Na liście ten samochód widnieje jako FAF Hellcat, czyli Fast and Furious Hellcat. W ogóle zobaczcie na górę ekranu, widzicie? Nie mieścił się napis w tym... w interfejsie. The hell? Dobra, i mamy tutaj długą, długą, prostą. Zobaczmy. No start poszedł ładnie. Tutaj niestety trochę kuleje prowadzenie. No i McLaren wygląda na to, że ma lepsze przyspieszenie, ale jak to tak? Od Dodge'a Chargera nic nie ma lepszego przyspieszenia. Ej! O! Ciasno! No widzicie, da się nim coś tam pojeździć, tak? Tylko musimy zrobić docisk aero, musimy mu zrobić napęd na 4 buty, żeby w ogóle w klasie S1 móc cokolwiek osiągnąć. Do klasy A nie można go zrzucić, myślę, że tam bez spoilerów by sobie nawet jakoś radził i z napędem na tył. No bo mając napęd na 4 koła w takim samochodzie, to jest jak... jakbyś zaprosił kolegę na cappuccino w Starbucksie. No nie pasuje.
Kurde, co za ludzie! Cholerna Forza, szlak by to... O kurde, ten gościu znowu w tym Lambo! Dawaj, walczymy z nim. O nie, tego już za dużo, on się za bardzo tu spycha. Ups! Co się stało? Co się stało? Ojejej! Ojejej! Trzeba było nie atakować Dominika Toretto! Piękne tylne lampy przez cały tył samochodu. To jest rzecz, dla której ja bym kupił sobie Dodge Chargera. Miałem go ostatnio na drodze w Polsce i tak jechałem sobie moim SUV-em. I gościu w Chargerze widać, wiesz, super brzmi, wszystko fajnie, nie? Ale teraz wiecie, jest dużo śniegu, przynajmniej u mnie, i jest na drodze naprawdę bardzo, bardzo ślisko, tak? Jedzie sobie ten Charger i tak, wiesz, zakręty powolutku, jak na szpilkach jechał. Taki fajny, czerwoniutki Chargerek właśnie. Jechałem wieczorem, to było widać te przepiękne lampy. Ale wiesz, powolutku na zakręcie i jest kawałek prostej, już czuję, że złapał przyczepność i dopiero wtedy dodaję gazu. Tak widziałem, że się w lusterku do mnie zbliżał powoli. No i ja sobie też tutaj postanowiłem zrobić tego Chargera na drift, bo to jest naturalne jego środowisko, jak widzieliście, on w standardzie już driftował. To nie jest standardowy Dodge Charger, to jest Dodge Charger z filmu Szybcy i Wściekli, także tutaj wszystko jest niestandardowe, ale jak widzieliście, fotel z tyłu jest, znaczy inaczej, kanapa z tyłu jest, dlatego że family is the most important thing in the world. I tam musi być fotelik dziecięcy, ale z przodu siedzenia mogą być już kubełkowe, więc jak na przykład Dominik Toretto zamarzy sobie złapać się łańcuchem za kamień i lecieć Chargerem w powietrzu, mając na to absolutnie całkowitą, nad tym absolutnie całkowitą kontrolę, co się dzieje z samochodem, to będzie chciał, to sobie Chargerem to zrobi, bo to jest samochód fantastyczny. Ja pierdolę. Ja tak myślę, jaką by tu miniaturkę zrobić do tego filmu, nie wiem, może przyczepię mu jakieś łańcuchy kuziwa, albo na księżycu będę jechał tym samochodem, nie mam pojęcia. Naprawdę to w tych Szybkich i Wściekłych to już jest kurde śmieszne z tymi samochodami. A jeśli chodzi o driftowanie, to wiecie, jak to jest z driftowaniem, raz lubisz jajko na twardo, raz lubisz na miękko, i tego autka zrobiłem, tak zestroiłem mu zawieszenie, żeby było miękkie niż zawsze robię samochody do driftu, więc trochę przez to trudniej się nim utrzymać w tym ślizgu, ale dzięki temu możemy z tym autem trochę powalczyć i czujemy się jak Dominik Toretto, który jest cały czas na krawędzi, a mimo wszystko udaje mu się wyjść obronną ręką i zjeść na koniec filmu tego grilla z rodzinką. Tak jest, Dodge Charger z Szybkich i Wściekłych fantastycznie wygląda do wyścigów, jeśli chcesz być jak chcesz się umawiać z kolegą na cappuccino w Starbucksie, to możesz zrobić napęd na 4 koła i sobie wtedy pośmigać gdzieś tam na wyścigach. A jeśli chcesz być prawdziwym mężczyzną i kolegą Dominika Toretto, to nie możesz tego zrobić niestety i musisz samochód mieć z napędem na tył i spróbować sobie nim podriftować albo pouczestniczyć w zlotach, bo zlotowo ten samochód jest naprawdę genialny. Nie? Taki unikalny i w ogóle. No ale musisz zapłacić za to 40, tam chyba 3 złote. Więc 44 dokładnie, albo 49. Kurde, już nie pamiętam, bo tam były dwie ceny. Jedna jest dla osób, które mają Game Pass, a druga jest dla osób, które nie mają Game Passa. Ja nie mam Game Passa i musiałem zapłacić więcej. Dodge Charger. Dajcie znać, co o nim myślicie. Czy kupilibyście pakiet dla niego, czy nie? Trzymajcie się, na razie. Cześć.